Konferencja Episkopatu Polski podjęła decyzję, iż 16 Dzień Papieski będzie obchodzony w tym roku 9 października pod hasłem Bądźcie świadkami miłosierdzia. Warto podkreślić, że jednym z głównych wymiarów pontyfikatu świętego Jana Pawła II było ukazywanie zarówno Kościołowi, jak i światu Boga, który jest bogatym miłosierdziem. Pan Bóg, okazujący miłosierdzie, staje się szczególnie widzialny w Chrystusie i przez Chrystusa. I jak Paweł II powiedział, drodzy bracia i siostry, powtarzam dzisiaj te proste i szczere słowa, świętej Faustynie, by wraz z nią i z wami wszystkimi uwielbić niepojętą i niezgłębioną tajemnicę. Tegoroczny 16 Dzień Papieski będzie odpowiedzią na apel papieża Franciszka, zawarty w cytowanym już dokumencie. Jakże pragnę, aby nadchodzące lata były naznaczone miłosierdziem, tak byśmy wyszli na spotkanie każdej osoby, niosąc dobroć i czułość Boga. Do wszystkich tak wierzących, jak i tych, którzy są daleko, niech dotrze balsam miłosierdzia jako znak Królestwa Bożego, które jest już obecnie pośród nas. Członkowie Szkolnego Caritas z okazji Dnia Papieskiego przygotowali przedstawienie oparte na scenariuszu księdza Jerzego Bartoszka pod tytułem O chłopcu, któremu papież przywrócił nadzieję. Thank you.
dobry, usiądźcie. Dzisiaj będziemy ćwiczyć dodawanie ułamków. Proszę otworzyć zeszyt ćwiczeń na stronie 23. Zajmiemy się zadaniem czwartym. Kto rozwiąże pierwsze zadanie? Proszę, może Agnieszka, podejdź do tablicy. Bardzo dobrze, dostajesz pion. Kolejne zadanie rozwiąże Adaś. Adaś, pomyśl i spróbuj rozwiązać. Przykro mi, Adasiu, nie mogę ocenić cię pozytywnie. Nie nauczyłeś się. Dzieci, proszę jeszcze o chwilę uwagi. Kto z was pomógłby Adasiowi? Proszę pani, ja nie będę mu pomagał. Dlaczego? Bo go nie lubię. Proszę panią, ja mu też nie pomogę, bo nie mam czasu. No cóż, szkoda. Jeżeli wy nie chcecie mu pomóc, to może ktoś inny to zrobi. Widzieliście, jak stał pod tablicą? Tak, ale maturyt z niego takiego prostego zadania nie miał rozwiązać. Okej, idziemy wreszcie do domu. Fajnie, że to była już ostatnia lekcja. Ej, ale pamiętajcie, że dzisiaj o 17 spotykamy się w szkole na dyskotece. Ciekawy, czy nasz omnibus Adaś przyjdzie. Niech lepiej nie przychodzi. On i tak nie umie się bawić. Yeah.
Zaraz, wiem. Nie, to bez sensu. A co mi szkodzi? Mogę spróbować. Thank you.
Gdzieś widziałam cię w telewizji, jak przytulałeś dzieci. Rozmawiałeś z nimi, uśmiechałeś się do nich, głaskałeś je. One były takie radosne. Przyznam się, że trochę im zazdrościłem, że mogą być tak blisko ciebie. Wtedy to właśnie przyszedł mi do głowy ten pomysł, żeby napisać do ciebie list. Nawet nie wiem, czy go przeczytasz. Jeśli nie odpiszesz, nie będę się gniewał. Wiem, że masz dużo pracy, drogi Ojcze Święty. Będziesz się pewnie zastanawiał, co takiego się wydarzyło, że ja, Adaś Nowak, piszę do ciebie list. Chciałbym ci powiedzieć, że często jestem smutny. Rodzice w domu prawie codziennie się obudzą, albo ze sobą w ogóle nie rozmawiają. Kiedy krzyczą, nie mogę się uczyć, potem w szkole dostaję jedynki. Koledzy i koleżanki śmieją się ze mnie. Nawet nie wiem, jak im to wytłumaczę, a oni nie wiedzą, że ja chciałbym się dobrze uczyć. Chwilami myślę sobie, że jestem do niczego. Nie mam żalu do kolegów i koleżanek, ale czasami jest mi bardzo przykro, że nie mogę się z nimi śmiać, rozmawiać, grać w piłkę. Bywa, że już sam do nich nie podchodzę. Nie wiem, co mam zrobić. Pewnie tak się już będą wyglądać moje kolejne lata w szkole. Nie mam też wielu ładnych ubrań. Nie mogę na nie liczyć, gdyż rodzice nie mają tyle pieniędzy. To już się nic nie da zrobić. Ale przynajmniej tobie o tym napiszę i będziesz wiedział, że dzieci też mają czasami trudne życie. Jesteś dobrym papieżem, bo kochasz dzieci. Szkoda, że nie możemy wszyscy mieszkać blisko ciebie. Dziękuję ci, że mogę cię przynajmniej zobaczyć w telewizji. Mam wtedy wrażenie, że uśmiechasz się też do mnie. Chciałbym ci jeszcze napisać, że nawet nie wiem, co mam zrobić, żeby mi się lepiej układało w domu i w szkole. Naprawdę trudno jest tak żyć. Kochany papieżu, nie zawracam ci już więcej głowy. Położę się spać, bo jest trudno. Byłoby bardzo fajnie, gdybyś mi podpisał, kochany Ojcze Święty. Smutny Adaś. Postscriptum. Na wszelki wypadek napiszę jeszcze swój adres. Kto wie? Adam Nowak, ulica.
życiu. Od 2 tygodni mnie o to pytasz. Kto miał do ciebie napisać? Nieważne. Do widzenia. Do widzenia. Nie, w którym piszą jacyś ważni ludzie. A trudno. Poczekam jeszcze dziś na listonosza, a potem dam sobie już spokój. Dzień dobry, Adasiu. Nie wiem, czy dobry. Pewnie taki sam jak wszystkie dotąd. Dzisiaj czekam ostatni raz na panią. Zresztą nie mam już czasu. Do widzenia. Jak to? Od 2 tygodni stawiałeś mi pytania, czy miałam na ciebie listu. A dziś się nie zapytasz? Nie, bo znam odpowiedź. Czyli nie chcesz listu zaadresowanego do ciebie? Ma pani dla mnie list? Mam, mam. Jak zobaczyłam kopertę z skarbem Watykanu i twoim adresem, to od razu zrozumiałam, dlaczego codziennie na mnie czekałeś. Proszę dać mi ten list. Proszę, a powiesz mi, co to za list? Nie mam czasu, innym razem. Do widzenia. Dziwne, bardzo dziwne. List do niego z Watykanu?
Kochany chłopcze, na pewno słyszałeś już wiele o Panu Jezusie. On zawsze bardzo interesował się smutnymi ludźmi, takimi, których inni nie lubią. Pamiętasz Zacheusza, tego bogatego zwierzchnika celników, który czuł się samotny, bo nikt nie chciał z nim rozmawiać? Przypomnij sobie, Jezus przyszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. Yeah.
Przepraszam, czy mogę coś ogłosić w klasie? Oczywiście, zapraszam. Adasiu, dawno nie widziałam cię takiego uśmiechniętego. Co sprawiło ci taką radość? Ostatnio, kiedy dostałam jedynkę z matematyki, zrobiło mi się bardzo smutno. Postanowiłem napisać list do papieża i dostałam odpowiedź. Naprawdę? Tak. I napisał też parę słów do całej klasy. Czy mógłbym je teraz przeczytać? Oczywiście, posłuchajmy. Zaproście Jezusa, zaproście Go do waszych serc, do waszych rodzin. Niech będzie pierwszym gościem waszych radości i trosk. Co dnia Go zapraszajcie razem z Maryją pod dach waszego domu. Gdzie gości Jezus, tam jest pokój, prawdziwość i jeszcze jedno zdanie, które musicie zapamiętać. Są to słowa Matki Bożej, która tak mówi do słów weselnych. Cokolwiek Wam życzę, to czyńcie. Ja to dzisiaj powtarzam do Was. Cokolwiek, niech zawsze On będzie z Wami i Wy zostańcie Mu wierni. A jednak znalazł się ktoś, kto Ci pomógł. Tak, proszę Pani. Teraz wiem, że zawsze jest jakaś iskierka nadziei dla każdego i wiem, gdzie jej szukać.